Cześć, witam was bardzo serdecznie w moim pokoju, a dzisiaj was zapraszam, jak to zwykle u mnie bywa, na dosyć duży projekt Denko. Przypominam, że linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie, więc zachęcam was do korzystania, jeżeli chcecie poszerzyć informacje na temat produktu. Siata jest naprawdę konkretnie wypakowana, więc nie ma co przedłużać, myślę, że lecimy. Balsam Victoria's Secret Mango Temptation, balsam mango z hibiskusem, naprawdę sympatyczny balsam, jeżeli balsam może być sympatyczny, ładny zapach, przyzwoite nawilżanie, taki typowy produkt perfumowany. Jeżeli lubicie tego rodzaju produkty, to mogę wam ten serdecznie polecić. Pewnie do niego nie wrócę, choćby z racji zapasów balsamów, ale jego używanie było przyjemne do samego końca i zapach mnie nie zaczął po czasie irytować, jak to czasem się zdarza. Kolejna rzecz to szampon Dove do włosów zniszczonych. Jakiś czas temu już wam pokazywałam maskę, która niestety nie zrobiła na mnie wrażenia i tak samo było z tym szamponem. Nie był to zły produkt, ale nie był to absolutnie jakiś produkt wart polecenia albo wart tego, aby do niego wrócić. Także przeciętny balsam, nie rzucam, co ja powiedziałam, balsam, przeciętny szampon, nie rzuca mnie on na kolana i nie zamierzam mieć z nim więcej do czynienia. Następna rzecz to maska do włosów, produkt z tej samej firmy, z tej samej serii, znajdzie się w filmiku za 2 dni, także zapraszam was, znaczy za 2, wiecie, kolejne, do obejrzenia, co tam się znalazło. Natomiast to jest maska i muszę wam powiedzieć, że mój główny zarzut wobec tego produktu to zapach. Niestety ja tutaj mirabelek nie czuję. Natomiast jeśli chodzi o właściwości pielęgnacyjne tejże maski, były one bardzo dobre, bardzo ładnie te włosy wygładzała, łatwo się je rozczesywało, nie były puszące się po jej użyciu. Naprawdę była to fajna maska. Natomiast nie wiem, czy będę miała ochotę kiedyś do niej wrócić właśnie z racji jej zapachu, który mnie znacząco rozczarował. Kolejny produkt, który również się pojawi w piątek w filmie, a więc minus 417 żel do mycia twarzy z lufą i więcej właśnie opowiem wam w tamtym filmiku. Natomiast tak skrótowo nie, nie i jeszcze raz nie, produkt, który totalnie mi nie przypadł do gustu. Nie miałabym ochoty do niego wracać za żadne skarby, po prostu nie. Tonik Mincer Daily Care, nawilżający tonik do twarzy, kwas hialuronowy i skrzyp. Muszę wam powiedzieć, że przyzwoity tonik, ostatnio mam szczęście, trafiam na same toniki, które mi odpowiadają. Ten był przyzwoity, miał dla mnie lekko upierdliwy zapach, nie potrafię określić, czym mi to pachniało. Natomiast był spoko w miarę, byłam raczej z niego zadowolona, nie jest to coś, co by mnie rzucało na kolana. Ale jeżeli byście były w Rossmanie i nie miałybyście koncepcji, to mogę polecić na tej zasadzie w Rossmanie czy w jakiejkolwiek innej drogerii. Natomiast tak, żeby specjalnie, wiecie, to nie. Teraz mam tonik z wiesiołkiem firmy Naturalis, chyba? I muszę powiedzieć, że jest lepszy od tego z Mincera. Dalej zdenkowałam... brudne opakowanie. Zdenkowałam bazę silikonową Gosh. Ona się po prostu przeterminowała. Powiem wam, że jak na bazę silikonową, to ta była taka mocno średnia. Dużo lepsza jest jednak dla mnie baza silikonowa z Sorai z fioletowym ryżem. Ta była taka przeciętna i jak widać, za często jej nie używałam, choć ja w ogóle nie mogę zbyt często używać tego rodzaju produktów, bo mnie bardzo zapychają. Kolejna rzecz, i to jest taki trochę flejostwo, trochę nie, to jest papierek. Pozwólcie, że ja go od razu wyrzucę. I to był papierek po tej roladzie z Lasha, a więc Comforter. Rolada, która powoduje, że a, woda nabiera ładnego koloru, ładnego zapachu. Na dodatek super piana się wytwarza. Produkt, który drugi raz mam u siebie i myślę, że to nie był ostatni raz. Uwielbiam ten produkt i z przyjemnością jeszcze kiedyś, jak będę miała okazję, to się w niego wyposażę. Dalej maska złuszczająca do stóp Elbiotica, 100 razy lepsza od maski złuszczającej do stóp firmy Marion, 1000 razy nawet powiedziałabym lepsza, ładniej skóra się złuszczyła, zarówno na podeszwie, jak i z góry, także z działania tej maski jestem zdecydowanie zadowolona. Jedyny jej minus to trzymałam nogi półtora godziny, półtorej godziny
w tych skarpetkach, no i przepłaciłam to opryszką, po prostu doszło do takiego wyziębienia organizmu. No ale to nie wina w sumie maski, tylko mojego organizmu. Więc jeżeli mam coś polecić z tej kategorii, to polecam zdecydowanie to. Bo ta z Marią... choć wiem, że wielu osobom ta z Marią sprawdza się rewelacyjnie. Dalej coś, co nie wiem, czy pamiętacie, kupiłam to 100 lat temu i to była bardzo, bardzo droga maska. Oczywiście ja tyle za nią nie zapłaciłam, ale to kosztowało bodajże 42 zł. To jest Yves Rocher Anti-Age Global, maska w płachcie, która po prostu ma nam wygładzić zmarszczki i sprawić, że będziemy młodsze, wiecie, o 30 lat. Bardzo przeciętna maska w płachcie, nie rzuciła mnie na kolana, także... Ja się tak spodziewałam, dlatego po prostu kupiłam to wtedy, wiecie, na tej super hiper promocji z ciekawości, po prostu. Olejek zisany, kolejne opakowanie w użyciu, do mycia gąbki. Mój ukochany Miksa, płyn micelarny przeciw przesuszaniu. Aktualnie mam płyn micelarny z Balneo Kosmetyki, który notabene sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast ja na pewno wrócę do tego płynu z Miksa, to jest płyn, który ja uwielbiam. Bardzo go cenię i to jest płyn, który u mnie najczęściej występował, także jakby co, po raz setny polecam. Żel pod prysznic So Bio, werbena i cytryna, żel, który znalazł się w ulubieńcach Maja. Przepiękny zapach, fajnie nawilżający żel, naprawdę czuć było, że jest to lepszy produkt niż takie typowo drogeryjne. Nie wiem, czy kiedyś do niego wrócę, kto wie. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna kąpiel z tym produktem. No i tak jak powiedziałam, fajne właściwości pielęgnacyjne. Ten żel naprawdę nawilżał tą skórę. Porażka porażek, Green Pharmacy, sól do kąpieli, lawenda i rozmaryn. Chciałam ją porównać z solą chorwacką u Lola, również lawenda i rozmaryn, ponieważ różniły się one a. miejscem produkcji, b. ceną. No i o ile ta chorwacka pachniała nieziemsko, eterycznie i była po prostu cud, miód, malina i orzeszki, o tyle to był typowy, tani, drogeryjny produkt. Bardzo duże kryształki, zabarwione na fioletowo, potem ten barwnik tak schodził, niby lekko barwił tą wodę. Zapachu dla mnie to nie miało w ogóle. Nie, no nie wiem, czego ja się szczerze mówiąc spodziewałam. Taka bardzo, bardzo przeciętna sól, która mnie po prostu denerwowała. Dosyć długo te kryształki się rozpuszczały w tej wodzie. Były na tyle grube, że wchodząc do wanny można było się na nich przejechać. Nie odpowiadał mi ten produkt. Prześwietne chusteczki Marion, które będę Wam polecać z całego serca. Ja ich teraz nie kupiłam, ale tylko dlatego, że ich nie było w miejscu, w którym robiłam zakupy. Marion Baby, 63 chusteczki nawilżane dla niemowląt z lanoliną. Rewelka. Do końca były mokre, opakowanie się nie roztegowało. Świetnie zmywały pozostałości makijażu z dłoni. Świetnie zmywały, nie wiem, pozostałości makijażu z twarzy. Bardzo, bardzo, bardzo byłam z nich zadowolona. I z tego co pamiętam, one były strasznie tanie. I naprawdę gorąco, gorąco Wam polecam. A żeby było śmieszniej, to jest w ogóle made in China. Świetna, naprawdę. Jeżyk do nosa. Pierwszy jeżyk, jakiego używałam ze Skin 79, nie przypadł mi totalnie do gustu, a ten egzemplarz przypadł mi szalenie do gustu, więc albo coś się zmieniło w moim nosie, albo nie wiem, o co chodzi. Świetnie mi ten jeżyk oczyścił ten nos, więc nie wiem, no. Ale z tego egzemplarza byłam szalenie zadowolona, czyli jest 1-1, raz totalnie niezadowolona, drugi raz bardzo zadowolona, więc nie wiem, należałoby chyba wyposażyć się w trzeci egzemplarz i sprawdzić ostatecznie, jak to jest z tym produktem. To są dwa kroki, czyli mam plaster oczyszczający i później taki plaster łagodzący na nos. Dużo lepsze dla mnie są dwa kroki, jak trzy w przypadku Holika Holika. Dalej, niesamowity zapach, sól do kąpieli, Dresner Essence. Nieziemski zapach wakacji, relaksu, po prostu kąpiel w tej soli, to była niesamowita przyjemność. Zapach taki wakacyjny, trochę zalatujący, słuchajcie, kokosem, ale to było tak ugryzione, tak skomponowane, że mi ten kokos nie wadził. Także coś po prostu cudownego. Ten egzemplarz akurat przywiozła mi Patrycja z Berlina, Patty TV, natomiast te produkty są dostępne w Polsce. Ich dystrybutorem, o ile pamięć mnie nie myli, jest buffing.pl. Płyn do kąpieli, biały jeleń, witaminy A, E, F. W czerwcu również kupiłam nowy egzemplarz. Świetny płyn do kąpieli, dosyć wydajny, co mnie zaskakuje, bo ja płyn bardzo szybko zużywam.
bardzo ładny, delikatny zapach, fajnie łagodzi skórę, bardzo jestem z jego działania zadowolona i aktualnie nie zamierzam jakby robić odstępstw i raczej kupować właśnie płyny do kąpieli z białego jelenia, bo bardzo mi po prostu pasują, a też nie są jakieś drogie, więc czemu by nie. Dezodorant Dove bez alkoholu, granat i cytrynowa werbena. Zapach bardzo ładny, chronienie powiedziałabym przeciętne, natomiast niestety, oczywiście to jest moja wina, że nie spojrzałam, że on nie ma alkoholu, nie odpowiadało mi ta, wiecie, ta taka jakby warstewka, co się robi, nie? To trzeba jakoś, nie wiem, może lepiej wstrząsać, żeby tej warstewki nie było, ja jednak nie lubię takiego efektu, więc nie. Ale zapach, muszę wam powiedzieć, był bardzo fajny, więc jeśli lubicie te dezodoranty Dove właśnie bez alkoholu, to mogę wam ten zapach polecić, bo naprawdę był bardzo, bardzo przyjemny. I lecimy dalej. Podkład AA Makeup Filler. Niespodziewanie się skończył, wygląda jakby tutaj jeszcze była tona podkładu, nic bardziej mylnego, są tylko delikatnie ścianki nim wysmarowane. Rewelacyjny podkład, bardzo, bardzo go lubię, gdyby nie fakt, bardzo wielu podkładów, jakie mam u siebie w domu, już dawno bym kupiła nowe opakowanie. A tak, najpierw skończę te, które mam, a potem to uczynię. Jeden z najlepszych podkładów drogeryjnych, żeby nie powiedzieć najlepszy podkład drogeryjny, najbardziej wielofunkcyjny podkład drogeryjny, jakiego używałam i również wam go serdecznie polecam. Mój kolor to jest 101 Ivory. I lecimy dalej. Tutaj mamy maseczki. A, czekajcie, dobrze, maseczki. Pierwsza maseczka to Tony Moly, maseczka nawilżająca, którą kupiłam w sklepie haniakom.pl. Bardzo fajna maseczka, dobrze się trzymała twarzy, dobrze nawilżała. Nic dodać, nic ująć, byłam bardzo z jej działania zadowolona. Następnie dwie maseczki Holika Holika z tej serii, wiecie której, z tej. Jedna z ryżem, druga z zieloną herbatą, obydwie rewelacyjne, naprawdę uwielbiam maseczki z tej serii. Są prześwietne, są cieniutkie, pięknie się trzymają twarzy, pięknie nawilżają, mają piękne zapachy. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że... Może już nie będę nic gadać. Bardzo, bardzo byłam z nich działania zadowolona. Serdecznie wam je polecam. Jak mi się skończy cała ta seria, bo jak wiemy, mam ich dosyć sporo, to wtedy na pewno wyposażę się na stronie Jolse w nowe egzemplarze, bo po co przepłacać. Także serdecznie jakby co wam polecam. Te maseczki naprawdę są świetne i moim zdaniem ta seria jest najlepsza z tych wszystkich Holika, jakie dotychczas używałam. Dalej maseczka Mizon. Taka na poliki i w okolice pod oczami i o niej właśnie wam opowiem w piątek, także pewnie nie. Maseczka kolagenowa z Elbiotiki, ta sama historia, powiem więcej w piątek, także również nie. Dalej, mam puder do kąpieli, ja go dostałam, to jest, nie wiem co to jest za firma. Idun Naturals, był to puder zielona herbata, bardzo fajny produkt. Ładny zapach, bardzo przyjemna kąpiel. Mam tutaj również jedną saszetkę galaretki, to jest taka galaretka zmieniająca kolor, to również dostałam dla dzieci do kąpieli. Super, mam jeszcze kilka saszetek i je po prostu oszczędzam. Strasznie mi się to podoba. A co tam? Tam nie mam jakiejś obsesji, że jak mam tyle lat, to nie mogę się cieszyć z galaretki, bo co? Perfecta Extra Oil z mądrzych olejków, trzyetapowy zabieg, peeling, maska i olejek, takie szczerze mówiąc przyzwoite, bywały lepsze te trzy kroki z Perfekty, to takie nie robiące szału, ale wiecie, to jest fajne na wyjazdy i ja mam chyba jeszcze jeden taki egzemplarz tych trzech kroków, tylko z innej serii, to sobie po prostu zabiorę na wyjazd, bo to jest takie, no to mówię, wszystko zależy co kto potrzebuje. Olejek do kąpieli Knajp, olejek, który dostałam od Malwiny, tak mi się wydaje, to była mandarynka pomarańcza, ale muszę wam powiedzieć, że to przepięknie pachniało, to była taka, powiedziałabym, ładna pomarańcza i ładna mandarynka, prześwietne te olejki, ja zapomniałam ich sobie kupić w czerwcu, już pewnie w czerwcu nawet na pewno ich nie kupię. Myślę, że kupię sobie w lipcu, bo w perfumy jest właśnie zestaw taki mały tych olejków za 25 zł. Rewelka. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dalej mamy tutaj trzy maseczki z Madary. Maseczki, o których wam opowiadałam w ulubieńcach maja. Wszystkie mi się już skończyły. Muszę wam powiedzieć, że na dosyć długo mi starczyły. Nie liczyłam.
ale wydaje mi się, że no, na solidną liczbę aplikacji. Peel, maseczka z kwasem, bardzo fajna, złuszczająca na skórek. Detox, maseczka głęboko oczyszczająca, jedna z najlepszych maseczek oczyszczających, jakie kiedykolwiek stosowałam. Oraz maseczka SOS, nawilżająco rozświetlająca, również rewelacyjna maseczka, którą możemy stosować od 15 minut do nieskończoności, a więc albo po 15 minutach możemy ją usunąć, albo możemy ją stosować na noc zamiast kremu. Bardzo fajne maseczki Madary, ja myślę, że do nich wrócę, mam nadzieję, że już w lipcu i wyposażę się właśnie znowu zapewne w te mniejsze opakowania. I lecimy dalej. Mam tutaj dwa woski Yankee Candle i teraz widać, który był mój, a który dostałam, nie? Ten był mój i to jest Passion Fruit Martini, obłędny zapach marakuji. Jeżeli kochacie marakuje i takie letnie zapachy, to ja Wam serdecznie ten wosk polecam. I drugi, który dostałam, i to jest Mango Peach Salsa. Ładny, podobał mi się, ale nie przebije mojego marakujowego martini. Choć był fajny. I nie przebije też kringla mango. I zbliżamy się do końca. Mamy jeszcze jedną maseczkę w płachcie. Hada Labo Tokio. Bardzo fajna maseczka nawilżająca. Również byłam z jej działania szalenie zadowolona. Maseczkę w saszetce Farmona. Intensywnie nawilża, rozświetla skórę, uelastycznia, alga czerwona. Spoko. Naprawdę była spoko, natomiast nie powaliła mnie na kolana. Ale dużo lepsza od niej była ta maseczka, którą również dostałam. Perfecta A plus E. Forte Elixir Młodości, to była również maseczka, którą nakładałam sobie na noc. Wydaje mi się, że ta też była taką właśnie maseczką. Tak. Bardzo była fajna, bardzo fajnie mi nawilżyła skórę i ta skóra, wiecie, była taka po prostu przyjemna po jej użyciu. Dwie sole do kąpieli z Bioleo, owocowe Hawaje i Bogactwo Brazylii. Nie, ja po prostu nie lubię już tej marki. Może ustalmy, że ja po prostu nie lubię tej marki i tyle, jestem już do nich uprzedzona. Nie podobały mi się te sole. Dla mnie miały okropne zapachy, były takie grube granule. Po wsypaniu takie kryształy, dla mnie trochę syntetyczne. Po wsypaniu do wanny nie pachniało to. Nie. Nie, dla mnie to jest takie sobie i ja po prostu mówię, no nie lubię tej firmy i koniec. Farmona peeling drobnoziarnisty z najnowszego Shiny Boxa, to były dwie saszetki, bardzo fajny peeling, rewelacyjny, i tą drugą połówkę biorę sobie na wyjazd. Bardzo, bardzo fajnie oczyścił mi twarz. Biały krem BB od L'Oreal, kolejny biały krem BB, co więcej z tego samego źródła, kochani, robiłam poniekąd jego test w live'ie, który jest na kanale. Także odsyłam Was, jeżeli jesteście ciekawi, jakie było moje zaskoczenie, kiedy otworzyłam to opakowanie, bo ja nie wiedziałam, że to będzie białe. Zapraszam Was gorąco do obejrzenia tamtego filmu. I czy to finish? Nie. Mamy jeszcze trzy rzeczy. Kosteczka do kąpieli i frosze, cytryna, bazylia. Spoko, pyk, pyk i po krzyku. Ładny zapach. Plaster oczyszczający Selfie Project, jako akurat od kogoś dostałam. Niestety nie zrobił na mnie wrażenia. I próbka Łamisy Organic Flowers Toner też na mnie niestety nie zrobiła wrażenia. I to wszystkie produkty, siata pusta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze, czy miałyście któreś z tych produktów, jak Wam się sprawdzały. I w ogóle zapraszam Was gorąco do komentowania, do oglądania, do subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!